Słucha na bardzo dobrym poziomie, mimo że osiołek nie bardzo chce go słuchać. I dwie samosy, i dwie herbaty, a tutaj jest część mieszkalna. Tutaj po... Nie wiem, czy zasada brudny pies to tak samo jak brudne dzieci to szczęśliwe dzieci, ale nasz Tobi już nie jest biały, po prostu. Afri też cała jest usmarowana, ale są szczęśliwi, na pewno szczęśliwi. Wyganiali się tutaj po tych drzewkach. To są jakieś orzechy, wydaje mi się, że to są cashew nuts. Ale nie jestem pewna na 100%, bo teraz nie ma ani kwiatów, ani owoców, to trudno, mogę tylko się domyślać. Ale obstawiam na to, że to są drzewa orzechowe. No pokaż się Tobi jeszcze raz. No, dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy bardzo spokojną noc. Naprawdę żeśmy sobie dychnęli. I będziemy teraz jechać w stronę Lahore, ale takimi drobnymi drogami. Nie chcemy jechać główną drogą, bo tak szczerze to się boimy, że znowu nas jakiś patrol zgarnie. Matko moja. Dobrze, trochę szałerek cały spód. No, musimy ją wykąpać zanim włożymy do samochodu, ale najpierw trzeba poczesać trochę. Z Afrykanami to nie ma tego problemu. Popatrzcie, Tobi jest już czysty. Wyschnął, otrzepał się i proszę bardzo, czyściutki pies. Prawda, Tobi? No. Ty jesteś prawdziwy pies. Abela to jest po prostu gwiazda, niestety ona ma inną sierść i łapie wszystkie brudy po prostu. No wiem, że nie lubisz, wiem, to nie jest przyjemne. Dobra, dawaj, nie no, to się nie da, popatrz na te jej łapy. No shower. Dawaj, prysznic. Stój, Bera. Mam jakiś ręcznik? Tak, mam jeszcze jeden czysty ręcznik. A może ktoś z Was wie, co to są za drzewa? A pokażę Wam, jak one wyglądają. Tam od strony pnia są takie bardzo rozłożyste. Zobaczcie. Super, prawda? Piękne te drzewa są. O. Świetnie by się nadawały na sesje zdjęciowe. Tutaj są panowie, którzy pracują, wycinają trzcinę cukrową i to domyślam się, to są ich te wózki, ale ktoś z nich by mógł i przestawić, a jak nie, to ja nie wiem.
Na razie jakoś nikt nie zrywa się do przestawiania tych osiołków. Chyba musisz wyjść i ich poprosić. Zaraz, niech owce przejdą. Kobitka sobie wzięła kawałek trzciny cukrowej i będzie miała przekąskę. Dobrze, że to nie Afryka i nikt nie chce pieniędzy za przejechanie drogą, bo tam już zaraz by tak było na pewno. No, z niedźwiedzia to fajny pasterz by był, chociaż osiołek nie bardzo chce go słuchać, no ale przecież osiołki takie są, prawda? Cicho, Bela. Dobra, a to już przyjedziemy chyba. Niedźwiedź taki szczęśliwy, zauważyłam z drogi. Mogę? I będzie ogolony. Zobaczcie, jaki pan ma fajny warsztat. Pięknie. Wszystko ma. Na ulicy. Super. Koszt takiej usługi to 50 rupii, a 300 rupii to jest 5 zł, mniej więcej. Wow, o jest. Niedźwiedź jest bardzo szczęśliwy, bo on nie lubi się golić, ale w ogóle oni tak dobrze golą i robią masaż od razu i w ogóle no taki bardzo... Usługa na bardzo dobrym poziomie, mimo że warunki może na to nie wskazują. Wow.
50 rupii. Ja nawet próbuję przeliczyć to, ile by to kosztowało. No, są tak śmieszne pieniądze. O, jak będą mieli coś do jedzenia, to coś smażą. Patrz, żeby coś było smażonego. No, ja bym chciała samoski albo coś takiego dobrego. Chciała, by się przydało. Albo jakieś moglibyśmy nawet wyczaić te takie ich fajne pączki. Właśnie, herbatę byśmy mogli się też napić. Będą wsie, to będą bazary, też to robią wszędzie w Arcie. O, tutaj coś smażą. Weź mi te samosy. Vegetables? O, jeszcze tam jest coś. Przepraszam. Spicy. Spicy something for the... Here is not available. So no meat? No. No. Good. Because I don't eat meat. You don't worry. Yes. Bye-bye. I must eat. Can I have two of those? Just two? Uh-huh. Only... A ty też chcesz? Yeah. Yeah. Okay, so this two. This is spicy. Little spicy? Yes. Let's take two, yeah. Okay. Just one or two? Two. Two. Two to most of the cat. Me. Parios. Bo cię tu zatrudnią zaraz. Za to wszystko tutaj. To są takie właśnie, już żeśmy prawie zjedli. Trudno powiedzieć mi, co to jest. Jakieś takie warzywa zapiekane. Bardzo to jest smaczne. Do tego dostaliśmy jakiś taki sos jogurtowy. I dwie samosy, i dwie herbaty. I to wszystko nas kosztuje 3 złote. Tam pan kroi już następne. Thank you so much. Tutaj z tej strony jest ta przydrożna restauracja. Tutaj my mamy miejsce do siedzenia, są stoliki dla gości. A tutaj jest część mieszkalna. Tutaj po prostu właściciel i pracownicy mieszkają. No, mamy trochę nowych przyjaciół. Więc byliśmy dzisiaj atrakcją tej małej wioseczki. Tutaj też robią jedzenie. Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo miła atmosfera, spokojnie. Tak jak wspominałam wcześniej i jak przypuszczałam, że na wioskach będzie bardzo sympatycznie. Płatnej autostrady, opłata 50 rupii, czyli około 7 zł. Jakie 7 zł? A nie, 70 groszy. O jeny. 70 groszy.
Popatrzcie na ten wielki gar tutaj, ryż. Ryż na wynos. Można zjeść na talerzyku, na miejscu, albo pakują do takiej foliowej torebki. Dojechaliśmy do takiego miasteczka, w którym na pewno chcemy coś zjeść, może coś kupić na drogę. Ale też ja wyczytałam na mapach tutaj taką lokalną atrakcję turystyczną, taki piękny pokolonialny budynek, znaczy w sumie i pałac, i budynek. Jest jeszcze jeden pałac, który można odwiedzać bez problemu, ale ten, który ja bym chciała zobaczyć, niestety należy teraz do wojska i podobno można tam wejść, ale trzeba mieć pozwolenie. I teraz trochę mam dylemat, bo nawet nie wiem, czy jakby żeby nas znowu nie zgarnęli na te, do tej eskorty, ale chcemy zaryzykować i po prostu pójdziemy się zapytać, czy dostaniemy to pozwolenie, czy można to zobaczyć. A jeżeli nie, to nie ma problemu, a jeżeli tak, no to byśmy tam chwilę pooglądali i poszukali jakiegoś miejsca za miastem na nocleg. No, tak więc nie wiem. Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale hej tam, ahoj przygoda. Zobaczymy. Czy jedziemy pod bramę, czy co? Nie? Niestety nie zobaczymy tego, więc mogę tylko pokazać na obrazkach, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Więc szkoda, że na obrazkach możemy sobie wszystko pooglądać. Pytamy się, czy możemy tutaj zostać. Ja tutaj znalazłam po prostu na mapie taki no, zielony sad. I to jest cały ogrodzony teren, ale jest bardzo duży i moglibyśmy tutaj faktycznie sobie gdzieś przycupnąć, nie? No niestety tam nie mogliśmy się zatrzymać. Robię pakistańskie łazienki. No. Dalej, no. Zatrzymać, tak tam szczerze. Pod płotem się gdzieś zatrzymamy. Samo pod płotem. Co? To tutaj zapytamy, bo wiecie co, problem jest taki, że tutaj wszędzie są tak albo miasta, albo poletka, albo ogrodzone posesje. Po prostu wszystko jest zagospodarowane. No nie ma po prostu jednego metra wolnej ziemi. Tak więc musimy gdzieś po prostu się przytulić, poprosić kogoś, żeby gdzieś na jakiejś posesji większej się zatrzymać. Może nam tutaj pozwolą? No nie, no tu nie będziemy tu z tej strony. Aha, oni widzę, że zapraszają, ale
tu przed ich budynkiem, a my oczywiście byśmy chcieli gdzieś tam na końcu płotu. No i pięknie, budujemy dom, jeszcze jeden nowy dom, jak to było w piosence, czy jakoś tak to leciało. Musieliśmy trochę poczekać, żeby przyjechał właściciel, ale on okazał się bardzo sympatyczny, mówił dość dobrze po angielsku i oczywiście po pewnym czasie, kiedy zrozumiał, o co nam chodzi, w sensie wiecie, im się nie mieści w głowie, że co my tu robimy, jak żeśmy znaleźli to miejsce, dlaczego chcemy tutaj spać i tak dalej, bo dla nich turysta to jest osoba, która śpi w hotelu, nie? No. Chyba musimy właśnie zacząć im mówić, że jesteśmy nomadami i wtedy bardziej to będzie można zrozumieć, dlaczego właśnie śpimy w ten sposób. Ale miejsce dla nas jest zarąbiste, bo popatrzcie, jaką fajną przestrzeń tutaj jest zagrodzone, jak widzicie. I cały ten obszar będzie dla nas, dla naszych piesków, tam tych dwóch ogrodników idzie do domu na noc, tam jest wielka brama, która będzie zamknięta, tak przez którą żeśmy wjechali i oni przychodzą tutaj jutro o 9 rano, więc idealnie. Nasza wolność długo nie trwała, bo właśnie przyjechała policja, tak więc ten właściciel, jak widać, zawiadomił policję. No dobrze, on mówi, że jest policjantem i jest security nasze. No zarąbiście, chcą to mogą sobie spać tu razem z nami. On mówi, że dlaczego wy tutaj jesteście bez żadnego security, bez żadnej obstawy. No i nie wiadomo co to będzie. Tam trwają negocjacje, bo chcą, żebyśmy się spakowali. I chcą nas zawieźć. Najpierw mówili do hotelu, my powiedzieliśmy, że nie chcemy do hotelu, że no to nie do hotelu, będziecie spali do jakiejś restauracji, że tam będzie lepiej wam. A my nie chcemy już, teraz jak żeśmy rozłożyli cały, wiecie, Majdan, nie będziemy gdzieś spać, bo my znamy te wszystkie miejsca, już sobie możemy wyobrazić, w jakie miejsce nas wsadzą. Mamy gości. Nie. No chodź. Dawaj. Z dzieciątkiem. Pani się wstydzą. O, ale chociaż dzieciątko mamy. A pani się wstydzą pokazać. Ale nie szkodzi. Chcesz się pokazać? Dzień dobry. Dzień dobry. To przyszły dwie takie super sympatyczne panie, bo tam gonią zwierzęta pewnie na pastwisko gdzieś. Z dziećmi i przyszły takie roześmiane. Szkoda, że nie chciały się pokazać, ale nie szkodzi. Bardzo to było miłe. No co się tam, co tam burczysz, no? Wow, wow, wow! Zajebiście wyglądają, actually. No, they were fed, look at them! No. Przyzwoicie te krowy wyglądają, nie są jakieś zabiedzone. I czyste, no taki cielaczek. No. Kinil. No dobrze, że mamy taką dużą lodówkę. Thank you.